Cześć, witajcie w programie Za Barem. Przygotujemy dzisiaj bardzo prosty koktajl Hajpirowska. Każdy może go przyrządzić z domu. Jest bardzo prosty w wykonaniu. Do przygotowania koktajlu użyjemy wódki wyborowej, limonek, cukru trzcinowego, syropu cukrowego. Przejdziemy teraz do wykonania koktajlu. Koktajl będziemy budować w szkle typu short. Użyjemy 4 cząstek limonki, cukier trzcinowy, syrop cukrowy. Przypominam, że syrop cukrowy wykonywaliśmy w proporcji 1 kg cukru, 1,2 litra wody. Gotujemy, mamy gotowy syrop cukrowy. Będziemy madlerować limonki, czyli po prostu zgniatać. Wystarczy. Lub kruszone. 40 ml wódki. Mieszamy. Uzupełniamy lodem. Garniżujemy 1 cząstką limonki. Rurkami. Koktajl przygotowaliśmy w wersji na limonka. Możemy równie dobrze zrobić go z cytryną i pomarańczą. Wtedy będzie to koktajl autorski każdego barmana. Przychodzisz po prostu do baru, zamawiasz barmański. Każdy barman z reguły robi inny, dlatego warto zamówić ten koktajl i spróbować, jak smakuje u kogoś innego. Zapewne każdy z Was zastanawia się, jak przygotować kruszony lód. Bierzemy normalny lód, zawijamy go w ścierkę, bierzemy tłuczek, tłuczemy, mamy od razu gotowy kruszony lód. Świetnie wychodzi, tak jak widzicie na załączonym obrazku. Przed Wami Hajpirowska. Na końcu odcinka standardowo znajdziecie ingredyencje do wykonania koktajlu. Dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka. We'll be right back.